Witamy w nowym roku! 2023 był dla nas, fanów gier i technologii, niezwykle obfity. Już dawno nie mieliśmy przyjemności obserwować takiego wysypu wysokiej klasy premier. Dołączcie dziś do nas w pożegnalnym podsumowaniu odchodzącego roku, gdzie wkraczając w nowy, wybierzemy kilka sugestii najlepszych naszym zdaniem przedstawicieli swoich kategorii. Od najbardziej interesujących akcesoriów, po zapierające dech w piersi przygody. Ruszamy! Zacznijmy od tematu najgorętszego, czyli największego, wysokobudżetowego tytułu na popularną konsolę PlayStation 5. Marvel's Spider-Man 2 spotkał się nie tylko z gorącym przyjęciem recenzentów, ale i entuzjazmem graczy, którzy uczynili go jedną z najlepiej sprzedających się gier roku. Wartka akcja, niesamowita oprawa graficzna i imponujące wykorzystanie możliwości najnowszej konsoli Sony powoduje, że jest to naszym zdaniem najciekawsza propozycja 2023 na tę właśnie platformę. This is my power. My responsibility. Gry wideo niewątpliwie dominowały w ubiegłym roku technologiczną narrację, czego niezbitym dowodem może być, że moim ulubionym gadżetem na tej liście będzie pośrednio również sprzęt do grania. Ale MetaQuest 3 to też wiele więcej. Ten rewolucyjny hełm wirtualnej rzeczywistości otwiera zupełnie nowe pole do pracy biurowej czy integracji rzeczywistości mieszanej w aplikacje VR. A do tego jest na niego ogrom gier, a do działania nie wymaga nawet komputera, choć z nim też pracuję. Jestem podekscytowany przyszłością tej technologii i był to chyba mój ulubiony zakup starego roku. A oto tytuł, który uważam za najciekawszy dla posiadaczy Xboxów. Ekosystem ten nadal z otwartymi ramionami akceptuje gry zewnętrznych wydawców i fenomenalny Resident Evil 4 jest tego najlepszym symbolem. Remake ten to wspaniały przykład tego, jak dobrze przenieść klasykę do współczesnych standardów, jednocześnie nie czyniąc oryginału bezużytecznym. Wybrałem konkretnie tę grę, bo mam wrażenie, że w morzu premier łatwo zapomnieć o jednej z najlepszych pozycji, tylko dlatego, że miała premierę na początku roku. Po stronie smartfonowej też działo się wiele. iPhony Pro dostały wielkoprofilowe gry, Samsung wypuścił S23 Ultra, ale ja chciałbym pochylić się nad produktami, które łatwo przegapić w nieustannej wojnie o osiągi. Realme 11 Pro Plus 5G udowadnia, że żeby kupić dobrego smartfona, nie trzeba wydawać szalonych kwot. Telefon ten nie tylko nie zmusi Was do rozbicia skarbonki, ale nie ustępuje też drogiej konkurencji. Od wyświetlacza 120 Hz, przez niedawną aktualizację do Androida 14, aż po potężny aparat i baterię, naprawdę nie trzeba przepłacić, by być na bieżąco. Dlatego jest to nasz prywatny typ dla najciekawszego smartfona tego roku. Wróćmy do gier wideo, by przyjrzeć się Switchowi. Tu wybór był piekielnie trudny, bo Nintendo zdominowało swoimi premierami konkurencję, oferując przynajmniej kilkanaście tytułów godnych tej pozycji. Ale król może być tylko jeden, dlatego na piedestale umieszczam The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wydawać by się mogło, że z konceptu Breath of the Wild nie da się wyciągnąć więcej, a jednak. Japończycy pokazali, że nie należy ich lekceważyć i stworzyli grę jeszcze większą, lepszą i bardziej wciągającą. I jakimś cudem, choć wykorzystuje fundament swojego poprzednika, świeżą. Jej jedyną wadą jest chyba, że to gra dla jednego gracza na konsoli znanej z potencjału imprezowego, dlatego nieśmiało podrzucę też Super Mario Bros. Wonder dla osób, które wolą grać w grupie. Szalony był to rok również dla pecetowców, którzy chcieliby móc pograć w podróży, bo na rynku pojawiło się też wielu konkurentów dla popularnego, przenośnego Steam Decka Valve. Ale dla mnie zwycięzcą pozostaje ROG Ally Asusa, który wygrywa ze swoim najbliższym konkurentem Lenovo Legion Go, chociażby ceną. Ten przenośny komputer nie tylko odpali w zasadzie każdą grę dostępną dziś na rynku, ale też podpięty do gniazdka dostaje dodatkowego kopa, co czyni z niego dobrze wyważoną hybrydę do grania w domu i w trasie. W ten sposób na przykład bardzo wygodnie nadrabiam właśnie Baldur's Gate 3. A skoro o wrotach Baldura mowa,
to nie może być innej rekomendacji dla najlepszej pecetowej gry roku, jak legendarny już wręcz Baldur's Gate 3 właśnie. Ten bezkonkurencyjny zwycięzca wielu nagród gry roku pokazuje, że w tej zapomnianej przez czas marce nadal drzemie wielki potencjał i że nawet na moment nie przeminął hipnotyzujący czar turowych gier RPG. Baldur 3 dostępny jest na wszystkie duże platformy i choć świetnie obsługuje się go padem, to chyba zgodni będziemy, że myszka i klawiatura w grze tego gatunku to najlepszy wybór. No i wydanie komputerowe daje nam przecież również dostęp do kopalni modów. Czegóż chcieć więcej? Oh, hello. My. Don't you look good enough to eat? Na zakończenie chciałbym też wyróżnić najlepsze akcesorium gamerskie, jakie miało premierę w 2023 i tu idealnie wstrzeliło się Sony, wydając swój PlayStation Portal. Przyznaję, jest to gadżet o dość niszowym zastosowaniu. Pełni on bowiem rolę bezprzewodowego ekranu dla naszej konsoli PlayStation 5, pozwalając nam grać na niej w domu bądź nawet poza nim i tym samym zwolnić telewizor dla innych domowników. Może nie jest to sprzęt dla wszystkich, ale jakość jego wykonania, to w zasadzie pełen kontroler DualSense z ładnym, dużym wyświetlaczem, jest bez zarzutu, a klienci, którzy się na niego skusili, są zachwyceni możliwością grania w swoje ulubione gry z każdego miejsca z dostępem do internetu. Na 2024 rok nie zostaje mi więc nic innego, jak życzyć sobie i Wam, aby był on równie obfity co ten, z którym właśnie się żegnamy. A nawet jeśli moje życzenie okaże się tylko pobożne, to spokojnie. Wspaniałe zaległości z ubiegłego będziemy nadrabiać jeszcze długo. A inspiracje jak zawsze znajdziecie na euro.com.pl. Linki do omawianych dziś produktów kryją się w opisie tego filmu.